Siema, siema, Hejos, a ja znowu mam awarię Raptora. Jedno zrobiłem, drugie się popsuło. Chciałem dzisiaj pojechać na miasto, chciałem pojechać dzisiaj na żwirownię, dlatego że jest dużo błota i chciałem po prostu poupalać, pobawić się trochę. No, ja go odpalam, a on po prostu zaczął strzelać z rury i mi nie odpalił. Męczyłem się tam, nie wiem, z 15 minut, aż rozładowałem akumulator i teraz nie wiem, czy po prostu coś, nie wiem, kolejna jakaś awaria, czy po prostu tylko za słaby akumulator, bo już na godziębie, jak go zostawiłem go na światłach, to trzeba było go pchać, nie odpalił. Po prostu może być już stary akumulator i nie odpalać. I taką mam dlatego nie odpala. I taką mam nadzieję, że po prostu to jest tylko kwestia akumulatora, no bo chciałbym jutro pojeździć, a po prostu nie mam czym. Przy okazji, znaczy tak, ja teraz go podładowałem pod prostownik i przy okazji wam pokażę, co zrobiłem do tej pory z moim kładziszem. Na razie tak, poprostowałem po tym uderzeniu w busa mocowanie tego przedniego plastiku, który tutaj wychodzi właśnie od chłodnicy. Założyłem nowy bumper, bo tamten już cały jest pogięty. Założyłem reflektor. Teraz muszę tylko te wąsy, które tutaj odstają, uciąć boszem. Sprawdzałem całe zawieszenie sztycha nie dostało. Nic tutaj nie jest pokrzywione, wszystko jest proste. Założyłem nowe kierunkowskazy, przód i tył. To wam zaraz pokażę, jak tylko akumulator się trochę naładuje. Tutaj mam do zrobienia jeszcze zrywkę. Ale to jutro się tym zajmę. W tej chwili, o tak jak widzicie, ładuję właśnie na prostowniku akumulator i też będę robił próbę, czy to po prostu jest kwestia tego nieodpalenia, kwestia to jest słabego akumulatora, czy po prostu jakaś kolejna awaria mi się tutaj przytrafiła. No, Raptor przez ten nowy bumper został taki, został odnowiony, odświeżony, wychudzony. Pachnie nowością po prostu teraz aż. Drukarka 3D. Na drukarce 3D jest wykonany właśnie ten bumper. Oskar to stwierdził po właśnie krawędziach tutaj śladów od drukarki 3D. No, ktoś miał dobry pomysł, po prostu takie sobie zaprojektował i takie robi i sprzedaje. Koszt tego, no ja dostałem to za 400 zł z przesyłką. Lampę zostawiłem taka, jaka była. 500 w ogóle jest wystawiony na Allegro, a ja go kupiłem za 400, czyli to na Mikołajki. I tak samo te kierunkowskazy, za kierunkowskazy chyba 70 zł zapłaciłem. Jeden mankament z tymi kierunkowskazami jest taki, że są po prostu na sztywno, tak jak do motocykla. Nie gną się jak tamte. Były po prostu dłuższe i były tutaj bardzo elastyczne. Także podciągłem je trochę do góry, żeby w razie czego coś mi tutaj uderzy, jakiś patyk czy coś, żeby mi to nie wyłamało tego kierunkowskazu. No i co u mnie? Słuchajcie, w sobotę będę na Atlas Arenie na Mistrzostwach Super Enduro w Łodzi. Zapraszam wszystkich. Dostałem tam właśnie akredytację jako dziennikarz i będę wam relacjonował po prostu wszystko, co tam się będzie działo. I mam nadzieję, że z zawodnikami też mi się uda ponagrywać materiałów i z ich sprzętami. Jakieś wywiadziki, jakieś coś, teges, nie? Na pewno coś takiego będzie. Także zapraszam, na pewno w holu się gdzieś tam na pewno spotkamy. W niedzielę Moto Kładą Mikołaje u nas w Inowrocławiu. Zbiórka 14.30 tutaj na stacji Shella na wylocie na Toruń. I potem co? Jedziemy na rynek tradycyjnie, potem przez miasto. Nie, pierwszy przez miasto i potem trafiamy na rynek, to już ostatni taki etap jest. Fajnie, bo po prostu wtedy ludzie akurat nas wszyscy kochają i lubią. Wszyscy mówią siema. A tak to nie, tak to joby są cały czas. Ale w tym dniu akurat nas wszyscy lubią. I kładowców, i motocyklistów. No to co? No ja wam zaraz tutaj pokażę, czy uda mi się odpalić tego Raptora. I w razie czego to się trzymajcie, nara, hejos, i wam pokażę kierunkowskazy i te wszystkie inne rzeczy. Elo, nara. Dobra, rozłączę teraz ten prostownik.
i zobaczę, czy w ogóle on odpali. Nie wiem, co się stało, po prostu. Mówię sobie tak, przed jazdą go odpalę, niech się zagrzeje. A, tu lipa. Po prostu akumulator był za słaby i dlatego, dobrze, ja go sobie zostawię, niech on sobie jeszcze się ładuje. Jutro wyjadę po prostu na miasto. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale poprzednio tak, zapaliłem, zagadał, zgasł. Potem chciałem go odpalić, zaczął strzelać. Odczekałem chwilę. Zagadał, zaczęło coś strzelać na klemach, czyli już wiadomo, słaby akumulator i on tylko odpalił, zgasił się, czyli musi być akumulator w pełni naładowany, żeby on po prostu odpalał. Tutaj jeszcze podnosiłem go i sprawdzałem spód i ramę. Jakub przesłał mi fotę z filmiku, że po prostu mam jakieś tam przecięcie na ramię i myślał, że to jest po prostu ten pęknięta rama, a to po prostu taki brud był po prostu na rurce, także wszystko jest w porządku. Dobra, to ja to podładuję jeszcze. A, to od razu wam pokażę te kierunkowskazy, jak już mam odpięty. O, takie. Jeden minus jest tych kierunkowskazów. Są mało elastyczne bardzo i musiałem je trochę dać wyżej. Wcześniejsze były aż tutaj. Bałem się, że ja po prostu, nie wiem, coś uderzy, że mi pęknie. No trochę inne. No nie zwróciłem uwagi przy zamówieniu. Nie są takie sztywne jak na motocykl. Tył. Tutaj jeszcze ostatnim świetlikiem bocznym. Fajnie widać boki. Do zobaczenia w Łodzi na Kładu Mikołaja. Będziemy mieli ze sobą cukierki, nie? W razie czego Kuba i ja i Tomek. Elo. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.